Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Jestem Yuken, przed wami 22 odcinek Supermarket Simulatora. Zapraszam was, kochani, do mojej stonki Yukena. Dzisiaj odcinek na luzie, odcinek z totalnym dystansem, także mam nadzieję, moi drodzy, że wam się spodoba. A co będziemy robili dzisiaj w odcinku? Będziemy dzisiaj, moi drodzy, prankowali naszych klientów. Po pierwsze, mam zamiar komentować ich zamówienia, więc aby to zrobić, oczywiście muszą być na kasie, bo dzisiejszy dzień będzie na kasie, będzie to szybki odcinek Góra Dwie Dniówki. Będziemy komentowali w jakiś śmieszny sposób wygląd czy zamówienia klientów. Z drugiej strony, jeśli będą płacili gotówką, to będziemy wydawali im za dużo. Tak, drogi widzu, za dużo, nie za mało. Czyli no sporo więcej będziemy wydawali. No bo już odcinek był, czy mogę być winien grosika, no to teraz będę, czy mogę dać panu więcej. Lub pani. No jak pani, to szczególnie więcej. No i oczywiście najgorszy prank, najbardziej brutalny, po którym klienci mnie popamiętają. Jak ktoś mi będzie za dużo kazał wydawać, oj, to sroga będzie kara. Sroga będzie kara, jak ktoś mi za dużo będzie kazał tej reszty wydawać, bawić się w tych tutaj monetach w szczególności, także będzie się działo. Nie mamy oczywiście moda More Customers, ja go już wyłączyłem, poprzedni odcinek nagrywałem jeszcze z tym modem, tak? Ale już go wyłączyłem, bo był on zbyt męczący. Chcę teraz sobie jakoś tam na spokojnie te levele, moi drodzy, wbijać. Do 81 i tak bardzo szybko wbijemy i wbijemy kasę, kupimy licencję, produkty też, także to już nam się gdzieś tam te możliwości kończą. Jeszcze została nam możliwość rozbudowy marketu, ale to spokojnie, wtedy on będzie też lepiej wyglądał. Będzie taki no, bardziej przestrzenny, nie będzie tak wszystkiego napchane, możliwe, że i będzie 5 kas. Pierwszy pan przyszedł. O, dzień dobry panie Leonardo, ale ma pan muchę, to pan jak wygląda jak syn Korwina, proszę pana. Taki z muchą pan tu przyszedł, cukry, herbatkę, kola, tutaj mydełko. No to jakaś randka się chyba szykuje, drogi panie. No, widzi pan i kartą pan płaci. Mam nadzieję, że w majtach pan tej karty nie trzymał, no bo tak nie chciałbym, wie pan, rąk dezynfekować po każdym kliencie. Dobrze, dobrze, moi drodzy, dobrze. Czekamy za klientem. Następnym przyszedł następny. Witam, panie Bonifacy, dzień dobry. Wyszedł pan z biura przed chwilą, widzę. Czy nie, no pan w naprawnika jakiegoś wygląda, to, ale no w salę sądową to raczej pan tak nie szedł ubrany, tylko w tej takiej sutannie pan poszedł, nie? No jak to tam jest? A w ogóle to mi pan na jakiegoś sędziego wygląda, taka jakaś poważna persona. Więc może nie będę za dużo komentował, bo jeszcze mnie pan aresztuje i tak to się, no tak to się, widzowie, skończy, że mi się oberwie. Lepiej nie ryzykować, moi drodzy, lepiej nie ryzykujmy. O, następny pan przyszedł, pan Hilary. Pan Hilary zgubił okulary. Wie pan co, ja nie wiem, gdzie ma pan swoje okulary, ale wiem, że pan dużo ostrego sosu lubi. O, tutaj łosoś, pizza, no to z tym ostrym sosem to polecam pizzę. No dobra, dobra, drogi panie, no to nawet nie mam co tu komentować. Ale ma pan jakąś plamę na spodniach, chyba się pan posikał. Tak, nie żebym był niemiły, ale jak teraz zacząłem na kasę nabijać, to tak zobaczyłem na spodniach w okolicach rozporka pewną plamę, no. Czyli może nie będę dociekał jaką i od czego ona jest. Witam pana dziadka. Dzień dobry panie dziadku. Dzień dobry panie dziadku. Co to pan kupił tutaj? O, widzę, że pan ma kota. I kota pan karmi karmą. Pan sam się pierdziela kurczoka. O, i łososia, no i książki. I dużo tych, no mam nadzieję, że tymi warzywami pan kota nie karmi, nie? No czym nie mógł pan gotówką zapłacić, ja bym panu taki dzień zrobił dzisiaj miły. Witam pana ufolutka, dzień dobry panie atomowy, niech mi pan powie, pan w Czarnobylu pewnie pracował, bo tak widać, że trochę chyba pozostałości, tylko wie pan, jak pan dużo tak tej coli pije, to niech pan takiej kawy mocnej nie dziabie, bo to się źle skończy. Ale ogólnie widzę, że zamówionko jak najbardziej dopasowane, no proszę, tylko że czemu pan dał, kurczę, wyliczone pieniądze, ja bym panu dał w prezencie za te moje komentarze, dostałby pan w prezencie nawet 10 eurasków. Dzisiaj jestem hojny, dzisiaj. Ciekawe, czy da się zrobić stratę przez to, że źle wydam. Jakby to, że za dużo wydamy, oczywiście nie oznacza, bo w przypadku, jeśli wydajemy za mało, tak, to oczywiście mamy punkty karne, te minusowe, też i karę. Natomiast jeśli wydamy za dużo, no to nie. Znaczy nie, no dla jasności, widzieliście to zresztą w odcinku, czy mogę być winny grosika, więc tu już nie będę mówił, jak ten mechanizm działa, to tam sobie kto nie widział, może ten odcinek zobaczyć, jest na moim kanale, dosłownie parę odcinków wcześniej w tej playliście
Supermarket Simulatora. Natomiast no dziś będziemy wypłacali więcej. To jakby nie daje nam kary, nie daje nam punktów ujemnych rozwoju sklepu. No tylko jestem ciekaw, czy w rozliczeniu tym dobowym będzie ta strata jakoś uwzględniona. O, widzę, że się dobra imprezka. Proszę pana, szykuję fryteczki, wódeczka i jakieś tam zapiekaneczki, w ogóle, kurczę, szyneczka. No to, drogi panie, spaghetti, lody, no to mieszanka, kurczę, wybuchowa, żeby, wie pan, ja panu dobrze życzę, żeby pan, jak pan to wszystko zje, to, drogi panie, żeby pan na kiblu po tym nie wylądował, bo może być ciężko. Wie pan, siedzenie na kiblu, nic przyjemnego, ogień z dupy, te sprawy. No dziękuję, miłego wieczoru życzę. Chyba się wystraszył. Chyba się wystraszył. Chyba wierzę. Chyba jego głowa odebrała sygnał od kupy, że spotkanie nastąpi w spodniach. O, widzę, że pani dużo tych tutaj dziwnych napojów nakupowała. Dzień dobry. W ogóle fajna pani blondyneczka, tak jakoś zaczesana na boczek. Z Bokensa, tak? Lubi pani z Bokensa? No dobrze, dobrze. No, widzę, że pani lubi piwka, takie beczki. No to ładnie pani tam te piwka, kurczę dziabie, czy dla męża pani kupiła? Pani, a to pani Halinka od Kiepskiego jest przecież, moi drodzy. Aż źle się tutaj stało, że... 132, 63, no tak nabijałem. Pani Halinko, pozdrowi pan tego, pani tego Kiepskiego. No czemu pani stoi? Dzień dobry pani, no już panią nabiłem. Zapłaciła pani. No, pani Halinko, zatkało ją, że ją poznałem. Pani Halinko Kiepska. Ferdynanda pani pozdrowi ode mnie. Jakbym wiedział, że dla Ferdynanda to bym napiwek zostawił. Tak, kasjer, który daje napiwek, widzowie, to kasjer powinien dostawać napiwek, a ja będę kasjerem, który daje napiwki ludziom. No tutaj nie mam za dużej... O, mam, może spróbujemy, widzowie. No to tak pójdźmy na razie po niskiej linii oporu, bo jakby to wam powiedzieć, małe zamówienie, to nie warto się szarpać. Niech ma te 7, niech ma te 7 groszy, 7 euro centów w prezencie. Ja będę używał oczywiście, moi drodzy, jak ktoś by się dziwił, to używamy waluty polskiej tutaj w określeniu, więc... Będę mówił groszy, że komuś tyle darowałem. Lub zajumałem. Nie, zajumać dzisiaj nie będę, ale zobaczycie, co się stanie, jak ktoś mi za dużo będzie kazał wydawać. No to się stanie naprawdę dużo. O, zobaczmy, co ten pan płacił. No, płaci gotówką, to niestety ani nie zyska, ani nie zdenerwuje się nam. Dobrze, witam miłą panią. Pani od kosmetyczki wyszła. No to pani będzie moją pierwszą ofiarą, no bo nie, no ta reszta nie jest taka duża, ale spróbuję. Wie pani co? Chociaż ja bym wolał jakiejś ślicznej blondyneczce tego pranka zrobić. To już jeszcze pani się za bardzo spodoba, że jestem taki ham i wie pani, że taki samiec alfa jestem, jeszcze pani się spodoba, ma pani tak... No jakby to pani powiedzieć, wygląda pani jakby z trumny wyszła, więc miłego dnia życzę, no. Tutaj pani lody nakupowała, oj, a ta fajna, ta jest nawet fajna. Dobrze, miodek, lody, no to oj, będzie psikała, kurczę, płynem. Nie, spłaci gotówką, mamy ją, widzowie, mamy ją, ale tu nie ma, ale spróbujmy, słuchajcie, to ja mam pomysł, na początek, w 5 groszówkach jej wydam. Wydam jej te 5 centów, czyli tam 5 złotych, tak, w 5 groszówkach, niech ma. No pierwsza ofiara musi być, no bo już dzień nam się kończy, mało ludzi w ogóle płaci gotówką, żebym w ogóle to mogło wypalić, to wiadomo, że będziemy musieli 2 dniówki zrobić, ale to przy okazji zobaczymy, czekajcie, 5... No nie, no 50 jej nie dam, a resztę w groszówkach jej wydam. Patrzcie, o, ale się tu kubka zbiera, widzowie. Patrzcie, jak lecą te grosze. Czyli 5 jej wydałem w 5 groszówkach. Oj, teraz za dużo jej dam. Nie będę jej za dużo dawał. No, coś tam się uzbierało tych pieniądzorów. Ale dostała, kurde, w kieszeni będzie miała taką... Widać, że nie idzie za szczęśliwa. Dobra, dzień się chyba skończył, widzowie. A jest jeszcze jakiś klient. Dobra, jest jeszcze jakiś klient. Może do mnie przyjdzie? O, niestety, nie chciał do mnie przyjść. A już myślałem, że wyjdzie bez płacenia, no widzowie. No i trzeba zerknąć. O, i teraz nagle się, słuchajcie, FPS-y naprawiły. Na początku, słuchajcie, na początku FPS-y szalały. A teraz nagle, zobaczcie, teraz nagle jest gites. No wszyscy, dobra, kończymy dzień. Nie ma co, widzowie. Kończymy dzień, ale nie odcinek. Odcinek jeszcze się nie kończy. Dzisiaj odcinek oczywiście, że krótszy. Zobaczcie, normalnie, tradycyjnie mamy 95 klientów bez tego moda zwiększającego liczbę klientów. Także uważam, że bez sensu jakby się w to bawić. No rachunki popłaciłem, tak, rachunki. Więc i tak jesteśmy na minusie, no bo towaru kupiłem dużo, a nawet nie pamiętam, co ja tam za towar kupowałem. Zobaczmy tylko, czy da się może jakiś karton. Nie da się, dobra. Dzisiaj nie będę sprzątał, widzowie. Podarujmy sobie te
te wiecie. Ten bajzel, ten magazyn, to wszystko sobie podarujmy. Dzisiaj robimy tylko pranka, ale oczywiście ty, drogi widzu, jeśli chcesz, to możesz obserwować mój kanał, bo tutaj jest cała playlista Supermarket Simulatora. Póki co jeszcze cały czas codziennie odcinki wlatują. Oprócz tych, które są no, w jakiejś tam formie poradnikami, jak taki supermarket rozwijać od zera do milionera, to teraz będzie też no, dużo takich rozrywkowych właśnie z dystansem, bo podkreślam, że ten odcinek jest też, moi drodzy, z dystansem. Więc nie bierzcie tego wszystkiego na poważnie, czekamy na pierwszą naszą tutaj, no nie, chciałbym powiedzieć ofiarę, bo to takie bardzo brzydkie słowo. To może znajdziemy synonim tego słowa na pierwszego naszego tubylca. Powiedziałbym normalnie jegomościa, ale to z moim widzem Ktosiem się będzie kojarzyło, a jegomość to jest nazwa zastrzeżona. Pozdrawiam cię, Ktosiu, jeśli oglądasz. Pozdrawiam serdecznie jegomościa, także nie, jegomościem nie nazwiemy, bo to by była obraza naszego Ktosia. Stałego widza, więc absolutnie nie. No to nie wiem, jak możemy nazwać tego tutaj gagatka. O, czekamy na gagatka. To będzie dobre, tak jest, widzowie. Czekamy na gagatka. Pierwszy gagatek poszedł tylko z sushi, no z cukrem. Szkoda, bo do mnie by przyszedł, ale bym mu dał popalić. Ale by żałował tego, że do mnie chce do kasy. Wierzcie mi, że jak ktoś mi będzie kazał za dużo wydać, to ja nie będę już taki miły, widzowie. Choćby miała się kolejka utworzyć, to tamtej pani tak kulturalnie wydałem, bo tej reszty nie było zbyt dużo. Dobrze, co tu pan nakupował? Dzień dobry, witam pana. Znowu ten pan z Muszca, to widzę, że pan rano zawsze na płatki śniadaniowe kupuje, czyli zawsze na ten miodek, no i chyba pan jednak się posrał, ale to nie pan się miał posrać, tylko inny pan. No nie, no 13, to tutaj nawet nie ma, wiecie co. Mogę mu w 5 groszówkach wydać i mu wydać 2 grosze więcej. A ciekawe, co by się stało, jakbym komuś dolara więcej wydał, czy tam właściwie euraska w tym przypadku. To oni tak długo przy tej kasie stoją, przecież wyłączałem to. Dobra, o, dobre browarki, lody, no to takie połączenie trochę według mnie niepasujące, bo piwko, chipsy to rozumiem, ale te lody, no to tak... Chyba, że dla kobiety pan kupił. A, rozumiem. Kupił, słuchajcie, nakupował sobie chłop browarów. Chce je sobie w chacie opęclować. Żeby kobita nie była zła, to kupił kobicie lody. No i to sprawa jasna. Kupił, kobieta się będzie lodami obżerała. Naje się tych lodów. Zaśnie szybko, bo dużo cukru. Zaśnie szybko, a chłop sobie browarki otworzy. Przed telewizor sobie usiądzie. Wszystko. O, Morawiecki idzie. Znowu on. Kurde. A myślałem, że tak go ostatnio nieładnie skwitowałem, że myślałem, że już więcej do nas nie przyjdzie, a jednak gdzieś tam chodzi między regałami. Mateusz, wajche przełóż. Ty tylko przyjdziesz do mnie, to ci takie grosze wydam, że... Nie no, ale temu gałganowi tam miliony ma, to ja mu nie będę więcej wydawał. Tej pani mogę dać, chociaż ta pani na biedną nie wygląda, bo 3 sushi kupiła. No ale to już nie oceniamy w tej chwili, czy ktoś wygląda, czy nie. Pamiętajcie, że czasem milioner chodzi celowo w bardzo skromnych ciuchach, żeby być niepoznanym. No, 150, a tak swoją drogą to jesteśmy na kasie, jak widzicie, te 200 euro nadal, mimo takiej ilości towaru, żeby jedno zamówienie było za 200 euro, ciężko jest. Jednak nam to przebić. Ciężko się przebija. Witam pana. Wyszedł pan z biura gorąco, no pogoda jest. Trzeba się na spacer przejść. Co ja tu panu wydam? A, ty skubańcu, no nie mam ci co, kurczę. Tak płacą odliczone, no mogę mu w groszówkach wydać, no niech ma chłop. Niech ma, do jakiejś żabki zaniesie, jak mu kobita powie, czy może być winna grosika. Specjalnie pozbywam się grosików, żeby mieć pretekst do zrobienia... Czy mogę być winny grosika? Celowo się ich pozbywam, no ale kubka taka z tych grosików nie za duża. Dobra, witam panią. O, pani niebieska, ale ładne włosy. No dobrała pani tą sukienkę, muszę przyznać, droga pani, pod kolor karty. I pod kolor, a włosy pod kolor karty, a kartę pod sukienkę. O, jeszcze jakie pani kwiatki tu ładne ma na sukience. Oj, droga pani, no ja bym z panią to na kawę się nawet umówił, droga pani. Zostaw mnie, ty zboczeńcu, zajęta jestem, nie będę się z tobą umawiała, więcej tu nie przyjdę. Oj, zdenerwowała się pani, kurczę. Rzeczny człowiek, chce być miły, tylko pochwaliłem, że dobrze kolory dobrała, no nie wiem, co to takiego złego powiedziałem, no karta ma taki kolor jak jej sukienka, no. Co ja poradzę, ja facet jestem, słuchajcie.
Gorzej by to brzmiało, jakbym jej powiedział, że jej sukienka ma kolor mojej gaci, no ale powiedział mi, że... O, a dobra, spróbujmy wydać więcej reszty. Reszta 0, a ja wydam 1. Ej, działa! Można więcej wydawać, dostał dolara, znaczy euraska, dostał w prezencie, widzowie, dostał w prezencie euraska. Dał mi odliczone pieniądze, a ja mu dałem euraska, czyli słuchajcie, każdemu, kto da odliczone, dam euraska w prezencie. Promocja, widzowie, dzisiaj promocja do jeszcze przez 3 godziny czasu gry, czyli to bardzo krótko będzie. Promocja, Yuken daje dolara, jak ktoś mi płaci gotówką odliczoną, to euraska. Raz mówię dolara, raz euraska, raz złotówkę, ale wiadomo o co chodzi. Dobra, uwaga, czy ta pani też się załapie? No ta pani, przykro mi bardzo, ale się nie załapie. Ale nie chce mi się tutaj, bo to tak małe zamówienie, że to nie ma co nawet tymi monetami, ale wie pani co, niech ma pani te 3 grosze więcej. Niech się pani cieszy. O, przyszła ta z tatuażem, ale ona nas na mnie strasznie obrażona, bo ja mówiłem, że ten brzydki tatuaż ma na tyłku. I już do mnie do kasy niestety kobitka nie chce przychodzić. Witam pana, witam, witam, witam pana prawnika. To pan chyba wczoraj takie zestawy miał na srakę. Dzisiaj widzę papieru pan nie kupił, czyli chyba jednak nie zaszkodziło. No to się cieszę, u mnie zawsze świeże jedzenie, zapraszam ponownie. No i zobaczcie, fajne kobitki mnie omijają szerokim łukiem. Ja tu chyba sam bym... A nie, przyszła do mnie, patrzcie, przyszła do mnie. Dzień dobry pani świecącowłosa. Rudo świecącowłosa, ale tutaj pani zapiekanek nakupiła. A już myślałem, że pani gotówką zapłaci, bym pani... Tak, wie pani, co ja bym pani zrobił? O, droga pani, też widzę, że... Droga pani, ale pani pachnie. O, tu widzę, że będzie. No nie, nie zapłaciła gotówką, szkoda. Wiecie co, no zawsze mogę na... Jak będziecie chcieli, żebym powtórzył taki odcinek, bo dzisiaj tylko 2 dniówki robimy, tak na szybciutko. Ale jakbyście chcieli, żebym powtórzył taki odcinek, to ja mogę zainstalować na tą okazję takiego moda, że ludzie płacą tylko gotówką i wtedy każdy klient będzie płacił gotówką i będziemy mieli no jakby, wiecie, 100% możliwość kręcenia takiego klienta. Też widzę, że nam to szybko idzie, szybko ten czas przeleciał, może jeszcze się uda. Nie chciałbym moda More Customers montować, bo to nam obroty za duże zrobi, też towar nam wymiecie za bardzo. A dzień dobry pani, dzień dobry. A czemu pani codziennie chodzi w tych samych ciuchach? Tak jakoś dziwnie, a? Bo widzę wódeczka wjechała, no to rozumiem. O, jest płacone gotówką, no to masz. To masz babo placek, no to proszę cię bardzo. Już więcej nie znajdziemy, więc na koniec odcinka musi być akcja, widzowie. Wydamy jej wszystko w groszach, 9 eurasów 79 centów, to tak jakbyście, wyobraźcie sobie, idziecie do żabki, a baba wam 9 zł wydaje w groszach, to macie praktycznie prawie 100 monet, no 997, nie. Ej, nie, no jak? Jak ja liczę? 97,9 nie może być, czekajcie. W złotówce, a nie, bo w złotówce jest przecież 100 groszy. W złotówce jest, słuchajcie, 100 groszy. To będzie 900 groszy. Ja pierdzielę, jaka piramida, widzowie. Ja jej 900... Czy ja jej wydawać pani dalej? O, głową pani kiwa. Jej się to podoba, widzowie. Ona głową kiwa. Ona kiwa głową. Ona chce w groszach dostać. Ale piramida, to będzie 900 groszy, słuchajcie. Ja się aż z wrażenia nie wierzę, że tyle groszy jej wydam. To kiedy ja to jej wydam? Już dawno... Ej, patrzcie, ubywa tutaj chyba, czy ja mam dziwne wrażenie, że ubyło tych groszy, nie? Dopiero 300 groszy jej wydaliśmy. To jest dopiero, widzowie, 300 groszy. To jest 3 złote. 3 euro, wiadomo, no ale... Jasna dupa, widzowie, jasny... Nie wiesz, jasny gin. Matko jedyna, siwy dym. Siwy dym, widzowie. Nie, no idziesz do domu, coś ty tu zrobił, Yuken, tak się nie robi, chłopie. Chłopie, coś ty zrobił. Patrzcie to. O kurde. To tak się będzie układało? Wiecie, to szkoda, że nie mogę się teraz przybliżyć i zobaczyć, jak to wygląda dokładniej. To powiem wam, że no sru to już nie powinno stać, nie? No ale akurat tutaj w Supermarket Simulatorze to wszystko...
wszystko stoi, słuchajcie, kartony przyjadą i jest piramida. I zobaczcie, ja zablokowałem kasę, nie? Tamta zamiast iść do innych kasjerów. Kasjerzy, słuchajcie, czekają, bo chcą iść do domu. Oni już robotę skończyli, bo to już po 21. Wszyscy chcą iść do domu, tylko magazynierzy zostają. A ja tu sobie siedzę spokojnie na chillku i wydaję tej pani w groszach 9 euro jej w groszach wydaję, dopiero jestem na 5 euro, to jeszcze może sobie kawkę zrobię, bo już mnie kurde palec boli od tego grzebania w tej kasie. Pozdrowienia dla tych, co pomyśleli o czymś innym. Nie, tam nie grzebię. Ja pierdziele, tu nam piramida egipska zaraz wyjdzie z tego. Co to się tu dzieje? Wieża Eiffla normalnie. Nie no, wieża Eiffla to przy tym to już pikuś. Pa, dobra, dobijamy do 6. Dobijamy, widzowie, do 6, czyli 600, wydałem 600 groszy w tej chwili. Nie no, to słuchajcie, to w banku tyle groszy nie mają już chyba, co ja mam. Już wszystkie grosze świata ja wydaję normalnie. Patrzcie, ile jednogroszówek to... Jakby się cieszyli w Żabce, gdyby, kurczę, w Żabce dostali tyle groszy. Wiecie, jakie te kobiety by się cieszyły, bo by mogłyby... Nie musiałyby się pytać każdego klienta, czy... No bo na stacji benzynowej... Nie pytałyby się, czy mogą być grosika winne. Ej, no tu już zaraz nam sufit przebije. Albo już przebiło. Ja nie wiem, czy ja mogę teraz, kurczę, od tego odejść. Jak zrobię cofnij, to pewnie te grosze cofnie, więc... bo chciałem wyjść po prostu z kasy i zobaczyć, jak to z zewnątrz wygląda, ale wydaje mi się, że nie mogę cofnąć. Dobra, jesteśmy. 8 zł, 8 eurasków. Jeszcze zostało... Niewiele, widzowie, odliczanie jak Sylwestra normalnie, typu 10, 9, 8. Ale jeszcze trochę, bo to odliczanie będziemy mogli dopiero zrobić, jak 9 przebijemy. A 9, jeszcze troszkę tej reszty mi zostało. Ja cię, ale się spociłem, widzowie, normalnie grzebię i grzebię w tej kasie i co? Ktoś z was mi powie, jakie to jest wysokie, bo tak mam wrażenie, że to już... jakby jest wyższe niż ten mój sklep. Tylko no nie mam jak tego sprawdzić, bo nie mogę z kasy. Wie, czemu to tak się ustawia? Tylko widzowie, teraz jest dobre pytanie, nie? Wyobraźcie sobie, ile to musi ważyć. Jeżeli ona dostała 900 groszy w tym momencie, jeszcze nie klikam. Patrzcie, jest, wydane, wydania. I teraz zobaczcie to. I teraz wyobraźcie sobie takie coś. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że ona... Jak ona by to schowała? Ile to musi ważyć? To jest 979 groszy. Prawie 1000 monet jednogroszowych. To wyobraźcie sobie, jakbyście to w takim worku mieli. Ile to musi ważyć? Gdzie ona to do kieszeni schowa? Nie wygląda na taką, która by miała jakąś torebkę. Droga pani, czy jest pani gotowa? Chłopie, coś ty zrobił! Tak się nie robi! No ale no droga pani, no ja nic złego nie zrobiłem. Ja tutaj pani tylko resztę wydaję, droga pani. Gdzie są pieniądze za las? No droga pani, no nie wiem, gdzie są pani pieniądze za las. Ja pani resztę wydaję w zakupach. Ja się na lesie nie znam. Las to w Farming Simulatorze, ja tam tnę las, to prawda. Ale to wie pani, jest zupełnie inna seria na moim kanale. W ogóle jest pani w ukrytej kamerze, jest pani... W usterce, proszę się uśmiechnąć do kamery, droga pani, bo już tu pracownicy widzę naprawdę, oni słuchajcie, jajkami zaraz we mnie zaczną rzucać. Ja widziałem, że ten magazynier tam im podał, słuchajcie, w tym kartonie karton jajek z lodówki, oni mają tam schowane jajka, już tylko czekają. Zobaczcie, zobaczcie widzowie, jak na mnie patrzy ten magazynier, patrzcie, że on mnie zaraz zacznie świgać jajkami, widzicie jego oczy? Aż mu się świecą oczy ze złości. Już ta kobita jest wyluzowana, wychilloutowana, mimo że tu same grosze jej zaraz wydam. 979 groszy jej wydam, a ten gościu zacznie zaraz we mnie świgać jajkami. Ojaj, dobra, to wiecie co, kończymy. Wydawanie, dobra, wydaję. Proszę bardzo, reszta. I co pani zrobi? A ty, pani, ja już kończę kasę. Do widzenia, pani. A dobra, już masz, kobito, skasujecie za tą ładną sukienkę, a sukienkę ma pani... O, jaki ma pani dekolt, droga pani. No nie, tylko nie każ mi pani więcej wydawać. Nie mam już groszy. Masz, kobito. 3 złote, znaczy 3 euro. Dostałaś taki napiwek, że ja pierdzielę. Za to, że jesteś ładna. O, dupka też niezła, dobra. No, także sobie pożartowaliśmy. Miały być dźwięniówki, dzisiejszy naprawdę krótszy odcinek. Także, moi drodzy, obserwujcie koniecznie mój kanał. Codziennie seria z Supermarket Simulatora wlatuje. I drogi widzu, gorąca prośba do ciebie na zakończenie. Zostaw proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo dzięki temu gdzieś tam ta seria i
mój kanał się rozwijają, jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne. Jestem ci bardzo za to wdzięczny, kłaniam się niziutko, pozdrawiam ciebie serdecznie. Kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się, bo z pewnością jesteś super. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!